Wiadomości z Małopolski. Małopolska nieustannie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę komunikacyjną na terenie województwa. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski prawie 70 milionów złotych zostanie przeznaczone na odnowienie i rozbudowanie dróg powiatowych. Rozwój infrastruktury drogowej stawiamy jako priorytet przy okazji właśnie rozwoju tego gospodarczego województwa małopolskiego. Środki na poziomie ponad 60 milionów złotych dedykowane samorządom, powiatowi proszowickiemu, tatrzańskiemu, nowotarskiemu, ale też miasto Tarnów są chociażby po to, aby drogi były dostępne dla kierowców, dla inwestorów, ale przede wszystkim, żeby postawić na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jedną z wyremontowanych będzie droga powiatowa prowadząca z Zakopanego do polsko-słowackiego przejścia granicznego. Zostaną tu przebudowane pobocza. Powstanie także nowa zatoka postojowa dla samochodów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo turystów odwiedzających szlak na Wiktorówki. Ruch turystyczny w Tatrach cały czas rośnie, więc zapotrzebowanie na parking, który tutaj jest już w tej chwili pełny, ruch jest dość duży, trzeba uważać na auta, tutaj też cały czas są zakręty. No, wymaga pewnego skupienia, żeby tutaj nie było wypadku. Bezpieczeństwo zwiększy się także w powiecie nowotarskim, gdzie ma zostać przebudowana droga powiatowa między Nowym Targiem a miejscowością Charklowa. Dzięki tej inwestycji podniesiona zostanie nośność drogi i pojawią się nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz sygnalizacja świetlna. Tutaj codziennie dojeżdżam do pracy, jeżdżąc tutaj tym odcinkiem drogi. Piesi nie mają nieraz jak przejść przez drogę, muszą przelatywać i tak dalej, a chodniki myślę, że zwiększają dużo bardziej bezpieczeństwo, światła tak samo, przejścia dla pieszych, także jak najbardziej popieram. W powiecie proszowickim zmodernizowane zostaną 3 odcinki drogi powiatowej przebiegające przez Wrocimowice, Kaczowice, Przemęczanki, Przemęczany i Radziemice. Podróżni oraz mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z nowej nawierzchni drogowej, poboczy, chodników, zjazdów i peronów autobusowych. Środki z funduszy europejskich trafią też do większych miast. W Tarnowie przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Tarnowie zostanie jako trwałe rozwiązanie zrealizowane dzięki ogromnej kwocie 24 i bez mała pół miliona. Z całą pewnością uda się rozwiązać to zadanie i w marcu 2026 roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć tym rozwiązaniem. W ramach prac stworzone zostaną m.in. rondo turbinowe, oddzielne ciągi komunikacyjne dla samochodów, pieszych i rowerzystów oraz przejście podziemne. Głównym celem tych rozwiązań jest zwiększenie bezpieczeństwa w tej części Tarnowa. Kiedyś tutaj jechałem hulajnogą i właśnie różnie bywało. W sensie tam są podziurawione chodniki, tutaj też. To jest strasznie, to jest maleńkie, ciasne. Mylą się na zjeździe, na pas. I od czasu do czasu jest bum. Także pasowałoby, no. Z racji tego, że przybywa samochodów, to jest konieczność tego. Inwestycje w powiecie proszowickim i tatrzańskim oraz Tarnowie zakończą się w 2026 roku. Z kolei prace w powiecie nowotarskim mają zostać ukończone w 2025 roku.